dobra. Mamy. Witam szanownych słuchaczy. W dzisiejszym wydaniu w naszym radio wystąpi dwoje świadków i zarazem ocalałych, którym udało się przetrwać szkolną strzelaninę. W owym zajściu zginęło 73 uczniów i 9 nauczycieli. Witam cię, Aleksieju. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do sedna, powiedz, jak się czujesz? Już jest lepiej niż wcześniej. Całe zajście to tragedia, która w ogóle nie powinna się wydarzyć. Na start zacznijmy od tego, jak to się zaczęło, jak ty ową sytuację zauważyłeś, że coś jest nie tak. Więc była to lekcja polskiego. Akurat poprosiłem nauczyciela o wyjście do toalety. Będąc w kabinie usłyszałem huk. Pomyślałem z początku, że była to kolejna petarda rzucona przez tych tępych uczniów. Wyszedłem z kibla i powędrowałem do klasy. Gdy znalazłem się w środku, usłyszałem znów ten huk. Nagle po tym zaczął dzwonić dzwonek. Dzwonił 3 razy. Wszyscy byli bardzo spokojni, bo myśleli, że to są znowu próbne ewakuacje. Byłem na końcu tego sznura tworzonego z uczniów mojej klasy. Zaczęliśmy wszyscy schodzić po schodach na dół. W tym momencie każdy zrozumiał, że nie była to próbna ewakuacja ani pożar. 2 uczniów, którzy schodzili na dół, zostało rozstrzelonych na naszych oczach. Wszyscy w akompaniamencie krzyków i wrzasków uciekliśmy z powrotem do klasy. Pan od polskiego próbował z 2 uczniami przesunąć biurko pod drzwi, by je zablokować. Nie udało się to, bo strzelcy wyważyli je i przedali się do środka klasy. Każdy stał jak wryty, przerażony. Można było usłyszeć ciche szlochanie. Jeden ze strzelców strzelił nauczycielowi w głowę. Staliśmy wszyscy pod ścianą zwarci w takim rzędzie. Jeden z terrorystów stanął naprzeciw nas i zaczął strzelać ogniem automatycznym. Widziałem, jak ciała we krwi jedno po drugim upadały bezwiednie na podłogę. Myślałem, że to koniec. Salwa poleciała w moją stronę. Oberwałem w ramię, a resztę przyjął rówieśnik stojący przede mną. Padliśmy na ziemię. Przykryłem się jego martwym ciałem. Pomimo ogromnego bólu, jaki sprawiała mi kula w ramieniu, udawałem martwego. Na szczęście udało mi się. Strzelcy wyszli z klasy. Bez zastanowienia uznałem, że zbyt ryzykowne będzie wyjście z klasy, więc wpadłem na pomysł wyjścia przez okno. Otworzyłem okno i spojrzałem w dół. Nie było zbyt wysoko. Skoczyłem. Szczęście w nieszczęściu udało mi się uciec ze szkoły, ale niestety ze skręconą kostką. Poszwędałem się z kulejącą nogą na parking i z drżącymi rękoma odkluczyłem samochód. Z moją nogą było mi ciężko jechać samochodem, lecz na szczęście dojechałem do celu, jakim był mój dom. Dziękuję za twoją wypowiedź. Teraz przejdziemy do drugiego ocalałego lub bardziej ocalałej. Witam cię, Leno. Dzień dobry. Leno, opowiedz, jak ty przeżyłaś ową tragedię. Kolega tutaj zdążył uciec do domu przed przyjazdem antyterrorystów. Ale ze mną wiąże się dłuższa historia. Rozumiem. Mów dalej. Miałam okienko. Uczyłam się na biologię. Jak zwykle, siedząc w bibliotece. Wszedł ktoś, kogo nigdy nie widziałam w tej szkole. Miał przy sobie torbę sportową. Usiadł przy stole, kładąc tą torbę koło krzesła. W pewnym czasie wstał i odszedł, zostawiając torbę niedaleko mnie. Nie było to zbytnio podejrzane. Gdy później zaczęła się lekcja biologii, usłyszałam te huki, o których wspominał kolega. Potem jak wybrzmiewały dzwonki, zaczęliśmy opuszczać salę lekcyjną. Mieliśmy wychodzić na zewnątrz, do miejsca ewakuacji. Lecz okazało się, że drzwi były zablokowane. Z jednego korytarzy wyszła na główny hol grupa ludzi. Około 6. Byli ubrani w czarne stroje i zakładali właśnie kominiarki. Jednym z nich był ten gość z torbą w bibliotece. Wyciągnęli bronie, zaczęli strzelać. Rozproszyliśmy się wszyscy jak mrówki. Widziałem, jak ludzie padali martwi jak kaczki. Wbiegłem do biblioteki. Wskoczyłem pod jedno z 2 biurek. Zacisnąłem oczy i wtedy jedyne, co błagałam, żeby mnie nie odnaleźli. Była cisza przez dłuższy czas.
Z daleka było słychać strzały i syreny policyjne. Co najgorsze, ci strzelcy weszli do biblioteki. Słyszałam ich rozmowę, że w tej torbie była bomba i nie wiedzą czemu nie zadziałała. Jeden z uczniów, który był schowany gdzieś niedaleko mnie, zaszurał. Oni znaleźli go i zastrzelili prosto w twarz. W tym momencie do szkoły wkroczyli antyterroryści. Zaczęła się strzelanina. Końcowo zginęło dwóch policjantów i bodajże czterech strzelców. Dwóch pozostałych zamierzało uciec. Niestety zobaczyli mnie. Wyciągnęli wtedy spod biurka. Użyli jako żywej tarczy zakładnika. Policja wstrzymała ogień. Przysłaniając się mną, weszli do samochodu i ruszyli. Po 5 minutach drogi uderzyli mnie czymś w głowę. Chyba ogłuszyli i wyrzucili z samochodu. Trafiłam wtedy do szpitala i po 2 dniach obserwacji wypuścili mnie. Chyba to wszystko, co mogę panu powiedzieć. No dobrze, dzieciaki. Wiecie, co wam powiem? Kiedyś też chodziłem do tej szkoły. To nie był mój wybór, tylko rodziców. W tej szkole byłem traktowany jak najgorszy śmieć i wyrzutek. To wszystko wina rówieśników i nauczycieli. Reporter wyciągnął broń. Przeżyliście to, a nie powinniście. Dokończę, co zacząłem. Pożegnajcie się z rodzinami przez kamerę. Jest na żywo, zapewne was widzą. Reporter odpalił papierosa i spojrzał się w kamerę. Następnie przekręcając ją w stronę Aleksieja i Leny. Teraz się pożegnajcie. Reporter oddaje 2 strzały w głowę na wizji. Następnie staje w obiektywie kamery, dopala papierosa i przykłada broń do skroni. Dokonałem na was zemsty. Płaczcie, szlochajcie, a ja się raduję, bo dokonałem mego celu. Reporter wystrzeliwuje z pistoletu i martwy pada na ziemię.